Dzisiaj gościmy w Grodzisku u Sopocie. Moim i Państwa gościem jest Woj Aleksander. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Tutaj chciałem przybliżyć troszkę Państwu, co to jest drużyna grodowa, czym ona się zajmuje, jakie miała swoje zadania w czasach, które odtwarzamy, jak również w czasach dzisiejszych. Drużyna grodowa były to, my tak potocznie nazywamy, oddziały prewencji. One miały za zadanie nie tylko pilnować porządku w trakcie życia grodziska na co dzień, czyli pilnowania kupców, rozstrzyganie sporów, pilnowanie porządku w trakcie wieców, targów, różnych uroczystości, jak również zadaniem drużyny grodowej była obrona grodziska w trakcie najazdów. Taka drużyna grodowa w tym grodzie składała się z około 15 osób, plus minus. Byli to wojowie zazwyczaj uzbrojeni w topory, włócznie, oszczepy, łuki, bardzo rzadko w miecze. Niestety wtedy mieczy jeszcze nie było, miecze pojawiły się troszkę później, a miecze we wczesnym średniowieczu, czyli w okresie, który odtwarzamy, były dość drogie. Członkowie drużyn najczęściej sami musieli zapracować na to, co mieli na sobie, rzadko kiedy byli utrzymywani przez rodzinę. Oni mieli, ich głównym zajęciem było trenowanie walk w trakcie pokoju, jak również ich własne obowiązki, czyli na przykład pomaganie w domu, warty na wałach, przy palisadzie, na grodzisku. Mieli wiele zadań, także pomagali w życiu codziennym tutaj grodziska, większość z nich też miała inne zawody. Także byli to aktywni członkowie życia tutaj na grodzisku. Przed czym się broniono wówczas, jak również przed czym bronimy się dzisiaj. Wówczas broniono się przed najeźdźcami. Były to różne ludy i tutaj sąsiednie grody, które były oddalone kilkadziesiąt kilometrów, również próbowały podbić te tereny. A najbardziej obawiano się niestety Wikingów. Wikingowie handlowali, owszem, bardzo często przywozili tutaj do nas, można powiedzieć, tak zwane nowinki technologiczne, ponieważ przywozili doskonałą broń, przywozili biżuterię srebrną, złotą, a stąd wywożono bursztyn, skóry, suszone mięso, ponieważ im było mięso i skóry były potrzebne w podróży, natomiast bursztyn stąd wywożono już od czasów Cesarstwa Rzymskiego, słynny bursztynowy szlak wiodący z Pomorza aż na tereny Rzymu, dlatego bursztyn był tutaj bardzo cenny dla przyjezdnych, dla mieszkańców tego rejonu nie był aż tak cenny. Jak wyglądała obrona takiego grodu? No oczywiście, jeżeli takich Wikingów na powiedzmy trzech dużych łodziach, tak zwanych drakarach, przypłynęło można powiedzieć 50 czy 60, no to wiadomo, że taka drużyna grodowa licząca 15 osób nie dałaby sobie rady, dlatego wtedy do obrony przystępowali także mieszkańcy grodu. Brali narzędzia rolnicze, narzędzia codziennego użytku i starali się bronić. Z wałów zrzucano garnki, kamienie, jakieś resztki jedzenia, aby odstraszyć wrogów. Strzelano do nich najczęściej z łuku, ponieważ to była taka broń dalekiego zasięgu. Natomiast kiedy już najeźdźcy atakujący podeszli tutaj pod palisadę, podeszli pod wał, udało im się przebyć bagniska, które tutaj otaczają nasz sopocki gród, ponieważ z każdej strony mamy praktycznie wodę. Wtedy grodzisko znajdowało się nad samym morzem, 50 metrów od brzegu morskiego, także podejście pod taką stromą skarpę morską było dość trudne. Jeżeli już to się udało najeźdźcom, no to wtedy przystępowano do walki wręcz. No to jak ta walka wręcz wyglądała, można się tylko domyślać. Niektórzy mieli broń, niektórzy nie. Także prawdopodobnie było to wielkie zamieszanie, dużo krzyków, dużo hałasu. I taka obrona wyglądała dość chaotycznie. Ten gród został 3 razy spalony. Nie wiemy z jakich powodów, ale można domniemywać, że przynajmniej jedno spalenie było wynikiem najazdu. Woju Aleksandrze, serdecznie Ci dziękuję za tą wspaniałą, kolejną lekcję historii o tym wspaniałym grodzisku. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.